Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Tak, słuchajcie, tym, otóż to akcentem powiedzmy, że zaczynamy poniedziałek. Także słuchajcie, dziękuję wam też za wszelkie rady, komentarze standardowo i inne tego typu rzeczy, o których mi oczywiście pisaliście, żebyśmy sobie ogarnęli. Także mam wielką nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam wszystko pięknie, ładnie, sprawnie. Dodatkowo też kupimy dwa nowe jakby rozszerzenia naszej farmy, czyli to... Czekajcie, zaraz wam pokażę. Dokładnie to tutaj, czyli jaskinie, i kupimy też tamten, jakby to powiedzieć, wybieg? Coś w tym stylu. Także dzisiaj będziemy się tym zajmować, a jak nam pójdzie, to oczywiście zobaczymy. Teraz tak, standardowo karoty to ja wyrzucam, bo karoty mi są niepotrzebne. Dziękuję też, że pisaliście mi odnośnie sytuacji, w których powinniśmy sobie poogarniać żarcie, bo będą nam potrzebne później drony, o których szczerze powiedziawszy nawet nie wiedziałem, że będą. Także cieszę się z tego powodu niezmiernie, że czuwacie i pomagacie. Więc myślę, że później, na późniejszym etapie, jak już sobie troszeczkę podblokujemy, myślę, że wtedy dopiero, jakby to powiedzieć, postaram się ogarnąć to tak, jak mówicie. Także mam wielką nadzieję, że nam wszystko pięknie, ładnie pójdzie. Więc cóż, dobra, karoty out, bo są mi niepotrzebne. Nakarmimy nasze slajmy, które tutaj mamy. Mamy, jak widzicie, 11 tysięcy, to jest bardzo dużo pieniążków, także jest sympatycznie. Dobra, to teraz tak, tu jeśli dobrze pamiętam, były Cuberisy. Proszę bardzo. W ogóle pisaliście mi też, żeby ustawić na najwolniejsze karmienie. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Tu były na pewno odoniący. Więc też dajmy na najmocniejsze. I czemu tu powypadały te? A, bo my chyba nie poogarnęliśmy wszystkiego dokładnie. Dobra, nieważne. W każdym razie, moi drodzy, ja też was zapraszam oczywiście na G2A, gdzie możecie z moim kodzikiem kupić oczywiście grę taniej. Także wszystko macie tam oczywiście w opisie. Są nasze paddle slime. Czekajcie, ja sobie tutaj powyciągam. Tu jeszcze jest jakiś jeden, widzę. W ogóle dzisiaj może, słuchajcie, dalibyśmy radę ogarnąć sobie niebieskiego. Mam tutaj na myśli tego dużego niebieskiego w kopalni. Byśmy go sobie nakarmili i byłoby pięknie, ładnie, cacy. Telefonu dzisiaj nie ma. No dobrze, to czekajcie, sprzedajmy te plorty i zaraz zabierzemy się też za kupowanie wszystkich rzeczy, czyli tutaj jaskiń i tam jeszcze jednej tej lokacji, tylko wiecie co, chciałbym bardzo, że tak powiem, sobie tutaj pozbierać zbiory. Tutaj myślę, że w ogóle możemy, niech się zbiorą. Tutaj chyba nic więcej i tak nam nie wypadnie. Dobra. Okej, to sprzedamy sobie to i będziemy mieli oczywiście jeszcze więcej mamonki, także sympatycznie. Ja bardzo żałuję, wiecie co, że nie ma tutaj możliwości ogarnięcia tego trochę bardziej, w sensie, że wiecie, mogę więcej plortów powiedzmy pozbierać. Także pod tym względem jest to troszkę przykre, no ale cóż. Będziemy mieli, może będziemy mieli, wiecie co, z 13 kafli. O, tu widzę, znowu mi Cuberisy wypadły, wyrosły. Ale na tych też bardzo dużo zarobimy. I może, jeżeli dzisiaj by mi się udało, słuchajcie, to wszystko ogarnąć, ogarnęlibyśmy radowe slajmy. O, widzę, że tutaj też wszystko powyrastało jeszcze. Sympatycznie, sympatycznie. No i będziemy mieli 13 kafli. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, ale, moi drodzy, my zajmujemy się teraz bokami. To kosztuje tylko 1750, więc nie jest źle. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, kupiliśmy sobie... portal, ale on jest nieaktywny. No i tutaj, jak widzicie, mamy kolejną lokację, w której możemy po prostu nasze slajmiki sobie ogarniać. Są kurczaki, mamy też tutaj portal, więc bardzo sympatycznie. I teraz tak, co do doków. Doki są dosyć drogie, 5 kafli kosztują, więc wydaje mi się, że na razie nam potrzebne do szczęścia nie będą. Natomiast tutaj mamy mniej więcej chyba kolejną porcję 4, czy nawet więcej. 4, tak, są 4. A co jest tutaj na górze? A, nie zobaczymy. Dobra. A co było tutaj? Aha, dobra. I tutaj, moi drodzy, jest przejście, właśnie jak dobrze pamiętam. I tutaj powinien być Toby Slime bodajże. Ten taki duży, 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 którego będziemy musieli oczywiście... o, dzień dobry, kolorowi koledzy. Jest kurczaczek. Tak, i zobaczcie. Tutaj mamy slajma, który jest właśnie tym slajmikiem, który też nam coś da, więc możemy go chyba kurami nakarmić.
No to chyba tak nie zadziała. Dobra, never mind. W każdym razie wiemy, że na pewno to tutaj będzie. O, piłeczka. Ej, nie wiedziałem nawet, że jest piłka. Halo? Ja ją chcę dla slajmów. Myślę, że wiecie co? Weźmiemy ją spokojnie dla naszych slajmików. Tych wybuchowych. Nie wiem, czy one będą się tym w jakikolwiek sposób bawić. Zobaczymy. Oho, już słyszę, że gdzieś się tar zrobił. No i tutaj też jest kolejna lokacja, ale tutaj niestety nie ma żadnych ciekawych slajmów, które moglibyśmy ogarnąć, więc myślę, że możemy sobie spokojnie wrócić, damy im piłkę i odblokujemy sobie jeszcze jaskinię, bo jeśli dobrze pamiętam... O, poczekajcie sekundę. Bum. Aha, czyli tam tylko mamonka wyleciała. Dobra, okej. Okay. Jestem też ciekaw, czy boom slime, wiecie co, po nakarmieniu... Boże, po nakarmieniu. Gdy dostaną piłkę, się troszeczkę uspokoją. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekaw. Natomiast dobrze by było, wiecie co, poogarniać sobie te buraczki, heartbity i podawać je temu niebieskiemu, który jest tam w jaskini, no bo wiadomo, że to jest to, które oni lubią najbardziej. Także myślę, że będzie git, ale to jeszcze się okaże. Proszę, ja wam dam piłkę. Nie wiem, czy piłka cokolwiek tutaj da, także wiecie, ale dobra, kupujemy oczywiście jeszcze jaskinie, więc zblokowało nam się sporo slotów, które będziemy mogli sobie tutaj po prostu używać i mamy kolejny teleporter. No i dobra, i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, dużo. Natomiast wiecie co, ja zawsze w jaskini używałem, znaczy ogarniałem rad slajmy i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj można było też bez większego problemu ogarniać fosforowe slajmy. O, tu jest zamknięte. Także zobaczymy jeszcze, jak to wszystko nam wyjdzie, jak to się będzie prezentować. Chcę jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Aha, tu mamy kolejny teleporter. No i teraz tak, tu jest, moi drodzy, tak na dobrą sprawę przejście. Tylko ja nie wiem, czy ja dobrze to w ogóle w jakikolwiek sposób robię. Dobra, ale poczekajcie sobie. Aha, tu jest wyjście na dół, dobra. I teraz tak. Żebyśmy przeszli na drugą stronę, no to potrzebujemy oczywiście jetpacka, także ja się tutaj w niego... Okej, dobra, pykło nam. Tylko wiecie, żeby nie stracić, bo nie chciałbym spaść do wody. No dobra, o, tam widzę są cuberisy. Okej, okay. O, mam jakąś latarenkę. Nie wiem, czy za bardzo ona jest do czegokolwiek potrzebna, natomiast pamiętajcie, że tutaj część rzeczy jest po prostu też takich bardzo, bardzo, bardzo dekoracyjnych. I teraz tak, czy ja tu przelecę? Przelecimy, dobra, na spokojnie. Okej, okay. I tutaj widzę, że jest kolejna rzecz, która jest dla nas jakby niebezpieczna. Dobra, wejdę tu, wejdę. Czyli tutaj muszą gdzieś się ogarniać slajmy, które są dla nas właśnie zagrożeniem, ale no dobra. Ja sobie spróbuję tutaj przejść górą. I tu już chyba nam się skończyło zagrożenie. Tak, bo to zagrożenie jest tylko tutaj w tym miejscu. O, i mamy skrzyneczkę, dzień dobry. Pieniążki i jakieś tam pierdółki. Dobra, to tam nam się nie przyda. Tutaj mamy te kuleczki śmieszne. No i wydaje mi się chyba, że to jest... Tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Wiecie, nie chciałbym też za bardzo tutaj w jakikolwiek sposób gdzieś spaść, umrzeć i tak dalej, chociaż... wydaje mi się, że tutaj coś było chyba więcej. Ale nie dam sobie łapy uciąć. Nie wiem, może się... O, właśnie, tak, i to są te wściekłe slajmy kryształowe. Czekajcie, a tu coś jest? Tu jest woda. A, tu jest jeszcze przejście. Ale wiecie co? Ono mi, widzę już tutaj na dzień dobry, że nic totalnie nie da. No dobra, czyli tutaj mamy tylko te slajmiki, których nie chcie... O, fuck. Których nie chcielibyśmy teoretycznie spotkać. No ale dobra. W sumie niepotrzebnie tutaj chyba przyszliśmy, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, wiem, że pamiętam, że był jeden motyw, w którym było takie właśnie fajne, ukryte przejście, ale to chyba nie jest nigdzie tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, na szczęście przelecieliśmy sympatycznie.
No dobra, to teraz musimy wrócić tak na dobrą sprawę i słuchajcie, zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś zlecenie telefoniczne. A jak to będzie później, to oczywiście wszystko się... Wszystko wyjdzie w praniu. Znowu tracę głos. Tracę głos. Tracę głos. Dobra. Teraz tak, czy ja przelecę tutaj na drugą stronę, czy... Dobra, wiecie co, będę delikatny. I będziemy ogarniać tak, jak tutaj mamy drogę mniej więcej, żeby w razie czego się nie spierdzielić. I teraz tak, moglibyśmy ogarnąć sobie właśnie Red Slimy. Tylko jeśli dobrze pamiętam, potrzebujemy tej oki śmiesznej. Bo tutaj już więcej tak na dobrą sprawę nic nie zdziałamy, nic nie zrobimy. Możemy sobie odblokowaliśmy Hard Module. Czyli możemy zwiększyć sobie nasze życie. Dobra, ale to wiecie co? Zobaczymy sobie może, co nam się tutaj odblokowało, bo może... O, Power Core. Power Core. Czyli to nam daje... Dobra, ale wiecie co? To akurat możemy kupić i w sumie życie też możemy sobie kupić, bo mamy na razie pieniążki, także jest ok. I mamy, widzę, zlecenie. Dzień dobry. Oj, weźmy tego pana. O, właśnie, on potrzebuje okę i... Oj, kolego, ty to mi widzę tutaj dałeś teraz zadanie. Dobra, ale zobaczmy, czy mamy buraki, nie wyrosło jeszcze. Dobra, dobrze by też było właśnie udać się po okę. I wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować, wiecie co, poogarniać właśnie też te rzeczy radowe, znaczy radowe slajmy. Myślę, że nie byłoby to zbyt dużym problemem dla nas, no tylko trzeba by było tam się udać i ogarnąć resztę. Teraz tak, wy lubiliście odoniący, proszę bardzo. Dobra, i na razie możemy sobie to darować. No okej, okay, dobra, to w takim razie... Nie, no dobra, musimy iść tędy, nie mamy tutaj za bardzo jakiejś innej drogi. Są te, czekajcie, to może ja je sobie zbiorę z drzewa. Bo potrzebujemy bodajże chyba 10 sztuk. Pink slimy, wsio. I tutaj jeszcze są pogofruty, 10 sztuk potrzebujemy, sympatycznie, mamy wszystko. Pink plorty to właściwie wyrzucimy. No i teraz tak, musimy iść, słuchajcie, niestety, bądź też stety po okę. Więc jedyna taka sensowna możliwość, no to jest oczywiście tutaj. I jeżeli udałoby nam się zebrać Red Slimy, też byłbym przeszczęśliwy, bo byśmy musieli ich kilka zebrać. Natomiast na razie nie będziemy ich łączyć z żadnym nowym typem, bo tak na dobrą sprawę nowego żadnego typu nie mamy. Więc tutaj niezbytnio nic nie wymyślimy. Natomiast oka, no... W pierwszej kolejności i możemy, słuchajcie, wydaje mi się, że mamy odpowiednią liczbę kasy od tego, żeby zrobić w 100% cały box. Plus jeszcze oczywiście żarcie oka. Dobra, tu jest pan niebieski, to byśmy musieli spróbować go zrobić, ale dobra, ja bym chciał te radioaktywne pozbierać. No i mam nadzieję, że oka będzie, bo to, jak nie będzie, to będzie dupa. Ona była tutaj. No i oki nie ma. Ale są radioaktywne na górze, poczekajcie, zobaczymy, czy uda nam się zdjąć je normalne, czy one się... Nie łączą się. Dzień dobry. Dobra, mamy 4. 6. Dobra, mam ich 7 i teoretycznie wydaje mi się, że na dzień dobry to chyba nam... O, tu jeszcze są. To czekajcie, to ja je zbiorę i tu jest jeszcze jeden. Dobra, 10. Okej. Okay. Umówmy się, że to 10 sztuk to jest takie... jakby to powiedzieć, must have. Coś ten deseń. O, są jeszcze te wodne. To może też jeszcze weźmy kilka. Dzień dobry. No jeszcze jest kwestia tej oki, kurde, ale ja jej nie widzę. Dobra, paddle plorty wyrzućmy. I teraz tak, ja zaryzykuję i spróbuję się przedostać tutaj. Dlatego, że tutaj, jeśli dobrze pamiętam, bodajże powinien być chyba kolejny portal gdzieś. I tutaj już jesteśmy w nowej zupełnie lokacji, w której nas jeszcze nie było, także... Muszę zobaczyć, czy tu gdzieś oki nie ma, ale kurde, nie widzę. No i oczywiście radowe slimy, na nie trzeba bardzo uważać, bo... Nie chcielibyśmy chyba... O, jest oka! Dobra, mam okę, jest okej, ale my sobie tutaj oczywiście przejdziemy jeszcze kawałeczek dalej. I tutaj jest kolejna ścieżka, która jest dla nas niebezpieczna. No właśnie, bo tutaj są wybuch... slajmowo radioaktywne, no dobra. I co tutaj było? Nigdy nie pamiętam.
Dobra, tutaj są kurczaki. To tutaj gdzieś była ta loka... O, właśnie, tutaj jest radowy slime, ten taki duży, którego możemy nakarmić. Ale jeśli dobrze pamiętam, to tutaj gdzieś powinien być jeszcze ukryty jakiś kluczyk. Tu chyba też rośnie oka, ale to też nie jestem pewny. Tylko, że niestety nam tutaj jeszcze nic nie urosło. No tego też będziemy musieli nakarmić. Także wszystkie te duże slime będziemy musieli karmić. Więc musimy liczyć się z tym, że... Okej, zrobił się tar. Spróbujmy go może tutaj... Chociaż w sumie tak na dobrą sprawę niszczenie tarów... Jakoś nigdy się w to nie bawiłem. Nie wiem, czy to ma jakiś taki większy wpływ, czy mniejszy. Dobra, tam jest jeszcze jakieś przejście. Tu mamy marchewki, jest onion, ale onion to mi do szczęścia niepotrzebny. Chciałbym bardzo okę znaleźć jeszcze jakąś, żebyśmy mieli, wiecie, więcej, a najlepiej już w ogóle, gdybyśmy mieli taką ilość, żebyśmy mogli sobie zrobić zarówno farmę, jak i resztę, ale ja tutaj nic nie widzę. Dobra, tu jest jakaś ścieżka, cześć, dzień dobry. I tu powinien być, o właśnie, tutaj mamy teleport. I ten teleport, o, czyli to nas tepa tutaj na naszą farmę, tylko że to jest chyba właśnie teleport w jedną stronę. Cóż to jest to? Aha, to jest Plot Market, okej. Czyli wróciliśmy tak na dobrą sprawę na naszą farmę, czego teoretycznie nie chciałem robić i ja widzę, że ja się już tutaj jakby nie cofnę, bo my, moi drodzy, byliśmy tutaj. Tu jest teleport i tutaj jeszcze była jedna lokacja i tutaj, jeśli dobrze pamiętam, na dole były albo drzwi, albo wrota, albo cokolwiek innego. Tak mi się wydaje, ale też nie jestem pewny. No i tutaj chyba ten portal właśnie, który był, to był tylko i wyłącznie od powrotu do domu. Nie możemy się w dwie strony tepać. Dobra, okej, ale nie jest źle, więc teraz tak, mamy jeszcze paddle slimy, więc wrzućmy je sobie tutaj do wody. Ile splortów. Będziemy musieli zbierać potem, dobra. I teraz tak, tutaj myślę, że będzie bardzo dobre miejsce, jeżeli ogarniemy sobie slajmy radowe właśnie, tylko że teraz tak, ja bym chciał w sumie może już teraz zrobić to na takiej zasadzie, że tak, zróbmy to, dajmy high walls, music box, airnet, nie wiem, czy jest potrzebny solar shield, wydaje mi się chyba, że nie, auto feeder i tutaj wrzucimy nasze slajmy radowe, także mamy ich 10, mam nadzieję, że nie pouciekają. Natomiast tutaj zróbmy sobie, słuchajcie, farmę właśnie naszych tych sprinkler. To jest mi niepotrzebne. I tu wrzucamy okę, także ona sobie będzie tutaj ładnie rosła. No i będzie oczywiście pożywieniem dla radowych slajmów. Także nie jest źle. Szkoda tylko, że nie mam więcej tej oki, żebyśmy mogli poogarniać nieco więcej. No ale cóż, tak wyszło. I teraz tak, czy ja będę w stanie w ogóle wykonać to zadanie, kurczę, dla niego? No 10 tych to mam, więc to akurat problemem nie jest. Gorzej jest tylko chyba z tym, że... O właśnie, czekajcie, czy ja mam buraki? One już wyrosły? Wyrosły. Dobrze, to pójdziemy nakarmić dużego niebieskiego i chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że dostaniemy klucz. Tylko jeszcze tak, pytanie kolejne, czy ja mam coś więcej, czym mógłbym nakarmić różne slajmy, żebyśmy dostali klucz? Wydaje mi się chyba, że nie. Dobra, ale idziemy nakarmić tego dużego. No i niestety, chyba że uda nam się jakąś okę znaleźć w jakiejś skrzyneczce, czy w czymś z tych rzeczy. Ale niestety nie wydaje mi się, żeby to było takie hop-siup do przodu. Natomiast nakarmimy niebieskiego i myślę, że dostaniemy spokojnie klucz. O ile tam klucz był. Bo właśnie tego jestem ciekaw. Dobra, czekajcie, on był, jeśli dobrze pamiętam, chyba po tym pierwszym przejściu. Właściwie też to szkoda, że tam nie zostałem dalej, nie poszedłem dalej, tylko jakby, wiecie, wróciłem dosyć szybko do domu. Ej, tu są... Okej, tu się też radowe zrespawniły? What the heck? Dobra, ale jest niebieski i one właśnie chyba najbardziej lubiły te buraczki, więc... O, dobra, najedzony. I tutaj też mamy portal, tylko ja właśnie nie wiem za bardzo, w którą stronę, ale to się myślę, że zaraz wszystkiego dowiemy.
Co my tutaj mieliśmy? Buraki, Cuperisy, czyli nic ciekawego. Dobra, Rock Slime możemy sobie tu wyrzucić. No i skorzystajmy z tego portalu, czyli tutaj nie było klucza i to na stepie gdzie? Aha, czyli to na stepie tutaj odnośnie... Okej, czyli w razie czego mamy skrót przez jaskinię, bo tutaj będziemy mogli sobie przyjść, tutaj nasze radowy się ogarniają. No tylko mówię, czekamy na OK. I fajnie by było, gdyby ona trochę szybciej rosła, no ale dobra, trudno się mówi. No dobra, czyli teraz tak, ja myślę, że moglibyśmy sobie spokojnie tutaj może pozbierać plony, bo widzę, że trochę tego jest, a zarobimy dodatkowe pieniążki. Dobra, jest 34, no to powiem szczerze, że trochę możemy zarobić hajsów. Także zbierzmy te. Ja cały czas czekam, wiecie co, aż będziemy mieli możliwość odblokowania sobie jeszcze zwiększenia naszej pojemności. Dodatkowe dwa. Tutaj te wybuchowe, no to mamy tylko 14. Czekajcie, bo one się właśnie teraz żywią. Świetnie. Z naszych... O właśnie. I teraz one mają jakieś dziwne czerwone... wiecie co? Byłbym wam wdzięczny, gdybyście mi napisali, o co chodzi z tym dziwnym czerwonym, bo mam wrażenie, że one są jakieś chore. Albo jakieś inne... coś im tam się, że tak powiem, ugryzło w głowę. Nie mam pojęcia. Natomiast się troszeczkę zmieniło, no dobra. No to standardowo sprzedajemy. I znowu się dorobimy hajsów. Także sympatycznie. Myślę, że będziemy mogli sobie, słuchajcie, spokojnie za chwilę, no może nie aż tak za taką chwilę, ale myślę, że będziemy sobie mogli spokojnie laboratorium kupić. Także też może być sympatycznie. W ogóle to też bardzo bardzo zastanawiałem się, wiecie co, nad tym silosem, o którym mi pisaliście, żebyśmy tam mogli sobie kilka rzeczy po prostu pozostawiać. Nie wiem za bardzo, jak to działa, bo się w silos nie bawiłem. No ale to można byłoby ogarnąć w przyszłości. Ale to myślę, że silos, wiecie co, i tak byśmy ewentualnie ogarnęli w sytuacji, w której mielibyśmy... w której mielibyśmy już po prostu resztę porobioną. Mam tutaj oczywiście na myśli odblokowane laboratorium i tak dalej, bo domyślam się, że to może być... może być od tego zależne dosyć mocno. Dobra, marchewki wywalam. Ja wiem, że pisaliście mi nieraz, żebym je zostawił i żebyśmy tam, wiecie, trzymali je po prostu i żeby nie było tam jakichś późniejszych problemów, ale no... that's me. Dobra, i tutaj znowu są marchewki. Z tymi marchewkami to ja mam największy problem, bo ich jest za dużo. Dobra, ale mamy odoniący, wszystko jest, widzę, że się ładnie karmią, zadanie jeszcze jest, jeszcze nam wisi. Tu był odonion dla naszych wybuchowych kompanów. Tutaj są Cuberisy. I tutaj są hardbity i jeszcze mamy... Nie, mam dziwne wrażenie, że tych paddle slime'ów może być tutaj za dużo, dlatego one są takie jakieś niewydarzone. Tak. Wiecie co, wydaje mi się chyba, że 4 paddle slime'y to jest finito, jeżeli chodzi o Bajorko, bo jak dodaliśmy więcej do tego jednego, to one się już zrobiły czerwone, czyli... chyba się sprawa sama rozwinęła. Dobra, to ja je wyrzucę. Dobra, zadanie cały czas jest, więc skupmy się na tym i spróbujmy ogarnąć tą okę. Aczkolwiek domyślam się, że radowe slimy pewnie też żywią się tak po prostu żarciem, zwykłym. Pewnie jakimiś marchewkami albo coś w tym stylu. Dobra, czekajcie, ile ja tego mam? Mamy 15, ja tam potrzebuję... Dobra, może tak, pierw uzupełnimy zadanie, żeby było zrobione, ale wydaje mi się chyba, że tam chyba tylko 3 były potrzebne. Natomiast no, mamy 10 slajmów radowych, więc sporo, sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Zadanie zrobione. No i mamy mnóstwo kurczaków, które tak na dobrą sprawę moglibyśmy użyć do nakarmienia... znaczy ogólnie,
kurczaki. Będziemy musieli użyć do nakarmienia Tabi Slime'a. Więc myślę, że moglibyśmy spokojnie to spróbować jeszcze dzisiaj może zrobić, chociaż mamy już trochę mało czasu. Dobra, tu jest autofeeder i tutaj damy standardowo pojedynczo. Dobra, jest nakarmiony. I teraz tak, pójdziemy pozbierać wszystkie możliwe kurczaki i spróbujemy zrobić właśnie, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to Tabby Slime Stonehenge Meat. Czyli będziemy musieli zebrać wszystkie możliwe kurczaki, spróbujemy go nakarmić i mam nadzieję, że dostaniemy klucz, także ewentualnie będę was prosić o to, żebyście dali mi znać, gdzie najlepiej ten klucz użyć i co ogarnąć, także myślę, że aż tak źle nie będzie. I zastanawiam się też nad tym, czy wiecie co, będzie sens robienia czegoś takiego, że na późniejszym etapie będę sobie po prostu ogarniać farmę każdego z możliwych zwierzaków, z możliwych slime'ów pojedynczo. Czyli mam tutaj oczywiście na myśli, że wiecie, pomimo tego, że mamy jakąś tam liczbę tych naszych slime'ików, to czy nie będzie lepiej właśnie później ogarnąć sobie jeszcze dodatkowo każdego pojedynczo? No bo to też jest takie, wiecie, pytanie. Wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że wielu z was no troszkę bardziej ogarnia Slime Ranchera niż ja, chociaż wydaje mi się, że aż tak źle mi nie idzie, ale to, wiecie, różnie bywa. Dobra, mam 30 kurczaków teoretycznie. Chodź tu. Ich tu jest bardzo dużo, powiem wam szczerze. O, tu się kolejne zrespiły. Dobra, mamy 33. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby nakarmić tego Tabby Slime'a. Więc zaraz sobie tutaj zobaczymy. Chociaż z tym karmieniem, powiem wam szczerze, to bywa bardzo różnie. O, tu są jeszcze kurczaki. Henhenów. Henhenów mamy 36. Ja domyślam się, że one pewnie nie są tym takim dobrym żarciem dla tego slime'a. Ale może się uda. Czekajcie, teraz skorzystam. O, trafiłem. To nie jest jego ulubione. Ale powinno nam wystarczyć, bo pisaliście mi, że chyba 30. Oj, nie. To jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Więcej potrzebujemy chickenów. Dobra, ale tutaj ich sporo było, także myślę, że możemy je sobie dziabnąć. Dobra, tarów nie ma. O, jest Stonehenge. Nie, to jest Rostro. Henhenge. W ogóle te nazwy są śmieszne. Henhenge. O, tutaj jest Stonehenge, czyli ten, który on lubi. Uj, tu ile plortów mamy. No tak, tylko że ja już nic nie podniosę. Poczekajcie, weźmy Stonehenge'a, bo to jest ten dobry. No i znowu są plorty. I skrzyneczka. Nie ma, o nie. Czekajcie, pozbierajmy te kamienne. Bo my tu i tak już nic więcej nie poogarniamy. Chociaż one się już i tak nam porespiły, bez sensu. Kolejna skrzynka. Pieniądze to mi niepotrzebne do szczęścia. Pink plorty możemy sobie darować, ale wydaje mi się, że wystarczy nam chyba tutaj, żeby go nakarmić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cyk, cyk, cyk. No i Stonehenge to jest to, co lubi, więc powinien się nażreć. No jeszcze nie? Koleś. No nie bądź ziemniak, no. Kurde, nie mam tu już tych. Musimy jeszcze więcej. Nie wiem, ile on tego zeżre. No, wydawało mi się, że będziemy już mieli jakby, wiecie, wszystkie te, a tu się okazuje jednak, że nie. Taruś. Won. Czekajcie, może tu coś będzie jeszcze z tych kurczaków? Aha, tutaj mamy przejście dalej. Kwa, kwa, kwa! Chodź, bo może ty będziesz tym ostatnim. Są tu jeszcze jakieś chickeny? No są kurczaki te malutkie. No dobra, tutaj są drzwi, ale wydaje mi się, wiecie co, że to chyba odblokowuje nam po prostu to przejście, które było... Tak, to jest to przejście, które jest... możemy wejść albo od tej strony, albo właśnie od strony tego. I wydaje mi się, że chyba nie ma sensu używania teraz tutaj klucza. No bo przejście jest jakby z jednej i z drugiej, a tam mieliśmy kilka innych przejść, które myślę, że pykłyby nieco bardziej. Są te tary.
widzenia. Ale kurczaków tutaj kurde nie widzę. O tutaj jak się w ogóle pobloczyły. Kurde no. No i widzicie, i potrzebne są... A tu co jest? Dzień dobry. Aha, tu nic nie ma, okej. Kurczę, miło by było, jakby te kurczaki się tutaj, kurczę, zrespiły jednak, no bo... Cip, cip, nie? Powiedz mi, ziomuś, czy tobie wystarczy ten jeden roztro, żeby być najedzonym? O, idealnie! Super. I tu, a, tu mamy teleporta. Czy moja skrzynka się właśnie utopiła, czy... Oj, wiecie co, wydawało mi się, że tutaj będziemy mieli coś lepszego, a okazuje się, że nie. Dodatkowo jedna ze skrzynek się utopiła, nie wiem, czy tam w niej było coś ważnego. Dobra, gdzie nas to tepa? To nas tepa tutaj. Zaraz, to tepło nas na jakąś wysepkę? Dobra. To tutaj mnie jeszcze nie było, ale nie wiem, jakie tutaj są slajmy. I czy tutaj w ogóle jest coś nowego, bo jeżeli jest, no to może być całkiem sympatycznie. Tutaj są niebieskie. Wydaje mi się, że my tutaj grając na live już kiedyś byliśmy, ale nie pamiętam, co tutaj można było zdobyć. A, tu jest ten duży slajmik kolejny na owocki. Dobra, to myślę, że moglibyśmy i chyba raczej będziemy mogli go sobie ogarnąć w następnym odcinku. No bo tak na dobrą sprawę tutaj już i tak więcej dzisiaj nie zrobimy. No, także powiem wam tylko tyle, że pykło nam spoko. A gdzie tu jest teraz portal wyjścia? Ała. Tu jest. Dobra, czyli to tepnie nas pewnie tak. Czyli to nas tepło dokładnie tutaj, gdzie byliśmy, ale nie jest źle. No dobra, moi drodzy, także dzisiejszy odcinek wydaje mi się... O, tank booster możemy sobie ogarnąć, zajebiście. Także słuchajcie, dzisiejszy odcineczek wydaje mi się, że poszedł nam całkiem spoko. Odblokowaliśmy sobie sporo lokacji, natomiast wiadomo, no jeszcze sporo przed nami. Mam co prawda 9 kafli, ale tutaj na pewno wiem, że nam się co nieco poogarniało, jeżeli chodzi o nasze slajmy. Także mamy radowe, mamy tak na dobrą sprawę wszystkie możliwe dostępne, więc teraz jest tylko kwestia tego, żebyśmy odblokowali sobie inne lokacje i jak je oczywiście odblokujemy, no to... Wszystko będzie miało jakieś tam ręce i nogi. Także dobra, ja słuchajcie, zapiszę sobie... Aha, to możemy save and quit, okej. Także słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli macie dla mnie jakiekolwiek rady, piszcie śmiało. A my będziemy się słyszeć oczywiście w kolejnym odcinku już za tydzień. Także zobaczymy, co tutaj w przyszłym odcineczku uda nam się zrobić. Natomiast tak jak już mówiłem, ja liczę bardzo na to, że... No, uda nam się to fajnie zrobić i może w następnym uda nam się też przejść gdzieś jeszcze dalej. Natomiast co do tamtych drzwi, o których wam mówiłem, wydaje mi się, że nie ma sensu ich odblokowywać, bo one, jeśli dobrze pamiętam, dawały tylko i wyłącznie takie, wiecie, delikatne przejście. Także cóż, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a ja sobie jeszcze tutaj tylko pozbieram owocki i zapiszę grę, także cóż. To by było na dzisiaj na tyle, ja wam jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.